Witamy Państwa w naszej drugiej przedsezonowej rozmowie. Tym razem gościem naszego minicyklu jest Kuba Łukowski. Cześć Kuba. Cześć. Porozmawiamy dzisiaj z Kubą na temat przygotowań do nowego sezonu, który już tuż. Kuba, jak nastroje przed nowym sezonem w drużynie? Myślę, że pozytywne. Na pewno wszyscy liczą na ten sezon, że to będzie dobry sezon, także pozytywne są te odczucia. Powiedz, dołączyłeś do Korony na początku sezonu, ale chyba jako jeden z nielicznych w naszej drużynie możesz uznać tę rundę wiosenną za udaną. Czy wiadomo, każdy ma tam swoje odczucia, tak? Ale na pewno byłem zadowolony z tej poprzedniej rundy, jeżeli chodzi o indywidualne sprawy, ale no wiadomo, zawsze chce się więcej, no i na pewno kilka meczów też mogło się inaczej potoczyć. Mogliśmy kilka meczów więcej, może kilka punktów więcej uzyskać, no ale skończyło się jak skończyło, ten sezon to już przeszłość, no i teraz myślimy o kolejnym. Tak naprawdę końcówka okresu przygotowawczego już jest. Przed nami mecz z Sandecją, ostatni sparring, a potem już typowy mikrocykl meczowy. Jak ty byś podsumował te przygotowania? Na pewno pozytywnie. No, doszło dużo nowych chłopaków, więc na pewno też musieliśmy się zgrać, ale nie było, myślę, że z tym problemu, bo wszyscy zawodnicy, co dołączyli, to wgrali się w zespół tak naprawdę z dnia na dzień, no i myślę, że było widać to po części też w tych meczach sparingowych. Wiadomo, że to są tylko sparingi, nie ma co na nie tak do końca patrzeć. Najważniejsze będą mecze ligowe, ale myślę, że wyglądało to obiecująco. A co Twoim zdaniem w tym okresie przygotowawczym było najłatwiejsze? No i może od razu, co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze na pewno, wiadomo, tak jak w każdym okresie przygotowawczym, treningi motoryczne. Tutaj z trenerem od przygotowania motorycznego. No wiadomo, no, każdy to musi przejść, no, co pół roku to powtarzamy, no ale robimy to, żeby to było z korzyścią tylko w sezonie. Powiedz, wspomniałeś już o tej szatni, że nowi zawodnicy szybko się w niej odnaleźli, ale jaka jest teraz ta szatnia? Jak byś ją teraz podsumował po tej przebudowie? No, myślę, że porównując do szatni, do której przyszedłem, to jest kolosalna różnica. Teraz jest dużo więcej doświadczonych zawodników. No i tak jak mówię, każdy dodał trochę coś od siebie, kolorytu do tej szatni. Są też zawodnicy, którzy wrócili tutaj po kilku latach, także dla nich niby to wejście jest takie, już można powiedzieć, drugi raz, także na pewno, no mówię, nie było żadnego problemu z komponowaniem się do szatni. Miałeś okazję grać przeciwko któremuś z zawodników, którzy do nas doszli? No, myślę, że na pewno. Nieraz się spotkaliśmy już na boiskach, czy to kilka razy może w ekstraklasie albo w pierwszej lidze, ale no tak, może nie pamiętam wszystkich. Żaden ci nie zapadł w pamięć jako trudny rywal? Nie, może też na innych pozycjach. Czasem się nie stykaliśmy może na boisku, ale na pewno graliśmy przeciwko sobie. W meczu z ŁKS-em tak naprawdę obie bramki to zasługa twoja i Adama Frączczaka. Wiadomo, że cała drużyna pracuje na to, aby zdobyć tę bramkę, ale to wy mieliście te ostatnie słowo, ostatnie zdanie przed trafieniami Adama. Powiedz, czy ta współpraca daje ci nadzieję na nowy sezon? Jak ona się w ogóle układa? No tak jak mówisz, no cały zespół pracuje na to, żeby strzelić tą bramkę, no ale na końcu ktoś musi podać to, zrobić to ostatnie podanie i ktoś strzelić, tak? Ale tak jak mówisz, zasługa to jest całego zespołu, a to, że udało nam się razem wypracować te dwie bramki, to fajnie, na pewno cieszy przed sezonem taka współpraca z napastnikiem takim jak Adam, no to ciężko, bo po prostu tylko dograłem piłkę, jeden raz oddałem strzał, no i Adam zrobił to, co do niego należy, no i strzelił dwie bramki. Ale widzisz w tym właśnie jakiś taki dobry prognostyk na ten sezon, że ta współpraca coraz lepiej Wam się układa, że przyszedł zawodnik, z którym fajnie się dogadujesz na boisku? Myślę, że tak. No, z Adamem czasami nawet widać na treningu, Adam w ogóle z każdym widać, że złapał wspólny język, jeżeli chodzi o grę, czy to na treningach, czy w sparingach, no i mówię, to nie było dużego problemu ze zgraniem się, no i oby to tylko przełożyło się na ligę. Teraz zapraszamy serdecznie do obejrzenia krótkiej rozmowy z szefem naszych fizjoterapeutów, Łukaszem Millerem. Łukasz opowie o okresie przygotowawczym i o tym, jak ważne jest dbanie naszych zawodników o to, by jak najlepiej być przygotowanym do treningu, jak najlepiej zregenerowanym. Dla nas liczy się jedno, zdrowie zawodnika. W tym okresie przygotowawczym nie mieliśmy żadnych większych kontuzji, żadnych większych problemów. Wszyscy zawodnicy skończyli w zasadzie w 100% zdrowi, dlatego ja oceniam bardzo dobrze. Jak czują się nasi zawodnicy w tym momencie? Co mógłbyś powiedzieć na temat naszej kadry? No ja myślę, że teraz jest okres, gdzie zawodnicy czują największe zmęczenie. No ale okres przygotowawczy już się skończył.
W tym momencie wchodzimy w okres startowy już do pierwszego meczu ligowego, więc nasza praca, mam nadzieję, że przyniesie też efekt w lidze. Powiedz mi jeszcze, co jest i było kluczowe w tym okresie przygotowawczym z perspektywy zdrowia zawodników, aby unikać kontuzji? Przede wszystkim dobra suplementacja, dobre odżywianie i regeneracja powysiłkowa. Wpojenie nowym zawodnikom, tym, którzy do nas przyszli, jak to jest ważne, jak ważny jest dział, jeśli chodzi o regenerację, jaki ważny jest dział fizjoterapii w klubie. No i myślę, że to było kluczowym elementem naszej pracy. Dziękujemy, to był Łukasz Miller. Łukasz Miller, który jest naszym szefem fizjoterapeutów i dba o wasze zdrowie. Kuba, a jak ty dbasz o swoją regenerację w tym okresie? Na pewno regeneracja jest bardzo ważna, tym bardziej jeżeli mieliśmy po dwa treningi dziennie, to przygotowanie do treningów no to jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś nie jest przygotowany do swojej pracy, no to nie ma mowy tutaj o żadnym profesjonalizmie. Także no u nas ta regeneracja i to przygotowanie do treningów myślę, że stoi na bardzo wysokim poziomie. Tak naprawdę niczego nam nie brakuje, no i ja do tej pory jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. Cudownie. A co twoim zdaniem, oprócz regeneracji, będzie kluczowe do tego, aby w tym sezonie osiągnąć sukces? Myślę, że taka konsekwencja w naszych działaniach, bo myślę, że mamy taki, już powoli narzucamy swój styl, no i chcemy go na pewno narzucić w tych wszystkich meczach. No i mam nadzieję, że tak będzie, że we wszystkich tych spotkaniach po prostu narzucimy przeciwko nim swój styl, no i nieważne od wyniku, bo wiadomo, no, nie da się wygrać wszystkich meczów w sezonie. Da się, ale myślę, że będzie to bardzo ciężkie. Przyjdą też na pewno troszkę gorsze momenty, ale myślę, że jeżeli będziemy się trzymać razem i będziemy mieli tą konsekwentnie tak naprawdę grali to, co potrafimy i stwarzali takie okazje tyle, ile stwarzamy nadal, to myślę, że na koniec sezonu będziemy bardzo szczęśliwi. A czy jakikolwiek wpływ na waszą drużynę myślisz, że może mieć to, że te pierwsze mecze rozegramy u siebie w Kielcach? Bo tych meczów będzie tak naprawdę sporo, tych pierwszych u siebie, prawie cały sierpień gramy w domu. No tak, no, można też tak spojrzeć, że na wiosnę będziemy grali więcej na wyjeździe pod rząd, ale, no tak. Ale myślę, że jestem bardzo zadowolony, no bo wiadomo, pierwsze mecze chcemy się pokazać przed kibicami, mamy taką możliwość, że to będą mecze u nas, także liczymy, że jak najwięcej kibiców przyjdzie na te mecze, a my się odpłacimy dobrą grą. No to tak na koniec powiedz mi, jakie ty masz indywidualne cele na ten sezon, na co ty liczysz jako Jakub Łukowski? Liczę, żeby jak najbardziej pomóc zespołowi w osiągnięciu tego celu, a takie indywidualne cele swoje to zatrzymam dla siebie i po sezonie po prostu zapowiem, opowiesz, czy się udało. Czy się udało. Dobrze, w takim razie bardzo mocno dziękuję za rozmowę i oczywiście trzymam kciuki za to, żeby te twoje cele i cele drużynowe zostały zrealizowane. A Państwu bardzo serdecznie dziękujemy i już dziś zachęcamy gorąco, myślę, że Kuba się podpisze pod tym, zachęcamy do kupowania karnetów i biletów i wspierania nas z trybun, ponieważ jesteście nam bardzo potrzebni. No i jesteście naszym 12. zawodnikiem, więc no nie wyobrażamy sobie tego stadionu bez Was.